Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Słuchajcie, ostatnio moje serce zdobyła Mazda MX-5. Dlatego, że zobaczyłem sobie cenę na polskim rynku, ile taki samochód może kosztować. I okazuje się, że nie tylko ceny, ale również opłacalność tego samochodu jest bardzo fajna, jeśli chodzi o nasze takie polskie warunki. I mówię tutaj o modelu Mazdy MX-5 z 2006 roku i 2009 po lifcie. To jest wersja poliftowa z 13 roku, ale od 9 roku jest to wersja... No już taka sobie bardziej ładna, tak? Przedliftowej wersji tutaj nie ma, mamy natomiast Mazdę MX-5, wersję drugiej generacji i tutaj jest chyba pierwszej generacji tutaj. Ta pierwszej generacji mi się w ogóle nie podoba. I mamy tutaj wersję hardtop, czyli prawdopodobnie wymaksoną i w ogóle zajebistą, w którą ja bym celował, jeśli chciałbym sobie kupić jakiego fajnego gadżeta. A jest to fajne auto, bardzo mi się podoba. I teraz wam o nim opowiem coś więcej. A tutaj jest Mazda MX-5 najnowsza, która jest zajebista. Po prostu fantastycznie wygląda. No ale chodźmy do tego auta. I tak, mamy tutaj jakieś malowania, ale ja sobie wybiorę kolor czerwony. Producenta. I 24 tysiące kredytów, kurde, mając na koncie ponad milion w Forzie, to nie jest żaden problem, żeby kupić sobie takie auto. Auto jest świetne. Pyk. I tak sobie wygląda, może wezmę sobie kamerkę tutaj w górny róg. Pyk. Tak sobie samochodzik wygląda. I co w nim jest tak naprawdę fajnego? No, mam okazję wam opowiedzieć, bo dużo studiowałem o tym samochodzie sobie teraz. Zobaczcie ten ściągany dach. W wersji hardtop dach ściąga się na guziczek, tylko, o właśnie, on się teraz składa, okej. Cyk. I z tyłu możemy otworzyć sobie bagażnik, mimo że... Możemy? Znaczy, w grze chyba nie możemy, ale normalnie można, tak? Auto jest przede wszystkim bardzo ładne z wyglądu. Z przodu ma taki charakter... sportowy, możemy powiedzieć, nie? Bardzo ładnie wygląda. Dziwne, że nie można maski otworzyć. Nie ma tutaj takiej opcji. Można natomiast otworzyć sobie drzwi. Wejdźmy do środka. Jeśli chodzi o fotele, one nie są w dużej części ustawialne, ale ponoć jak się wsiądzie, tak no, człowiek średniego wzrostu, czyli tam 1,80 m, tak jak ja, no to jest bardzo wygodnie i nie ma potrzeby tutaj nic regulować. Wnętrze jest bardzo ok. I zobaczcie sobie ceny na jakimś tam Otomoto, czy Mobile.de, czy na innych takich stronach z samochodami, z MX-5. I zobaczycie, że naprawdę bardzo ładnym modelem możecie dostać za 36 tysięcy, 40 tysięcy. I dlaczego ten samochód jest warty uwagi? Przede wszystkim mamy tutaj mało awaryjną jednostkę napędową. Najprostszy układ napędowy, wzdłużnie ustawiony silnik z napędem na tył, właśnie. Możemy sobie tutaj włączyć kontrolę trakcji. To nie jest samochód, który kupuje się po to, aby jeździć nim, wiecie, wszędzie, o każdej porze roku, prawda? Chociaż wersja hard to pozwala nam bardzo komfortowo jeździć także w zimę. To jest samochód, który na nasze polskie warunki jest fajny. Jest tani w utrzymaniu, moim zdaniem, dlatego że niewiele rzeczy jest się tu w stanie popsuć. Tak? Zwłaszcza ze względu na mało awaryjne silniki. Parę tam, sonda Lambda ponoć szybko się tutaj zużywa i trzeba ją wymieniać. Oczywiście w zużytych modelach, już takich używanych, kilkuletnich. No, 2006 rok, ta wersja, to jest wersja poliftowa, ale przedliftowa wersja ma takie troszeczkę inne światełka z przodu i parę innych takich zmian, jeśli chodzi o wygląd. Przejdźmy się tym autem trochę, co? Szkoda, że nie można ze ściągniętym dachem sobie jeździć. Czy ja chcę robić jakieś upgrade'y do tego samochodu? Na razie chyba nie. Na razie chcę pojeździć taką wersją standardową, bez żadnego podkręcania, bo podjarałem się mocno i tak sobie myślę, kurczę, ten samochód powinien być chyba w Fordzie Horizon. Rzeczywiście jest. Posłuchajcie, jak brzmi. I słuchajcie, auto
za około 50 tysięcy, bo ta wersja z 13 roku by gdzieś koło tylu kosztowała na rynku wtórnym. Spokojnie, moglibyście dostać jakiś fajny model. Szkoda tylko, że dachu nie można tutaj ściągnąć, ale właśnie ja bym też celował wersję hardtop ze względu na to, że możemy sobie bez przeszkód jeździć o każdej porze roku. Natomiast jeśli ktoś wybierze sobie wersję softtop, czyli z takim materiałowym dachem, to też ciekawa sprawa, bo jest to najprościej ściągany dach, jaki może być tylko chyba w samochodach. Z tego co oglądałem recenzje, a oglądałem dużo recenzji na YouTubie od właścicieli, od osób, które zajmują się motoryzacją, mówią, że ten dach po prostu jedną ręką do tyłu się jakby rzuca i on się sam składa, to jest niesamowite. No i taki gadżet w sam raz do jazdy na jakieś zloty. Wiecie co, tak też obserwowałem siebie. I w większości przypadków, jak ja jadę sobie moim gdzieś ropniakiem, moim bocianem Volvo V50, który jest mega samochodem i bardzo cieszę się, że mam to auto. Miało tam kilka rzeczy do roboty, ale porobione jest i jeszcze parę rzeczy będzie do zrobienia. Parę rzeczy pewnie jeszcze się tam zużywa w trakcie i to wyjdzie niedługo, że coś tam będzie trzeba naprawić, ale słuchajcie, auto jest mega wygodne, jestem mega zadowolony, fajnie się tym jeździ i kurczę, nie wiem, czy będę chciał zrezygnować z tej marki kiedykolwiek. Jeśli chodzi o samochód, który będzie mnie woził na naprawdę dalekie dystanse. No bo tak obserwując właśnie siebie, ja jeżdżę głównie na jakieś tam małe dystanse. Na przykład 70 km. Wożę co najwyżej jedną osobę i robię jakieś zakupki małe. Typu coś do jedzenia. Nie wiem, naprawdę nic wielkiego. I w większości przypadków moje Volvo, bo ja jestem singlem, tak? W większości przypadków moje Volvo jakoś nie używam tego miejsca bagażowego z tyłu. Może sobie pojedźmy jakiś wyścig w tej klasie, co? Nie używam tego miejsca bagażowego z tyłu w ogóle. To, bo to ja mam w kombi, tak? Czekajcie, może sobie coś tam wybiorę. Może sobie wybiorę. Tak, Goliata. Widziałem, że ktoś tam Goliata i Setą jechał na live. No to dowcipnić, bardzo, bardzo, bardzo dowcipnić. Może bym miatką pojeździł sobie na tym. Na śnieżnej mapce. No i tak obserwując siebie, doszedłem do wniosku, że kurczę, jakiś taki gadżet, jakiś taki samochód, jakieś takie auto, które naprawdę byłoby fajne do jazdy. Takiej trochę bardziej żwawej na tych zakrętach, żeby się lepiej zachowywało, żeby troszeczkę miało takie sportowe zacięcie, byłoby ekstra. No i tak obserwując sobie ten samochodzik, czytając o nim, dowiadując się, patrząc ceny, czytając recenzje, oglądając recenzje, oglądając jak ten samochód wygląda, jakie ma wady, zalety, okazało się, że byłby to fajny wybór do jazdy. Właśnie ten model, którym sobie tutaj jeżdżę. I w Fordzie jest to fajne, że możemy sobie ten samochód, wiele samochodów przetestować, tak? Które byśmy chcieli ewentualnie kupić. No ale chodzi tutaj o to, że mamy około 1000 kg wagi razem z kierowcą, no nie? I mamy pod maską silnik dwulitrowy albo 1.8, w zależności od tego jaką wersję mamy, jaką wersję sobie kupimy. I mamy te 120 chyba 6 i 160 koni w przypadku silnika dwulitrowego, 120 chyba 6 albo 8 w przypadku silnika 1.8. I tutaj też ciekawa sprawa wygląda, znaczy może mniej ciekawa, bo mamy chyba 188 Nm przy dwulitrowym silniku, z tego co dobrze pamiętam, więc nie jest to zbyt dużo. No ale bierzcie pod uwagę, na przykład moje Volvo ma 136 koni mechanicznych. Naprawdę da się tym samochodem, mimo że to jest ropniak, da się tym samochodem w miarę dynamicznie pojeździć, bez problemu wyprzedzać jakieś tam ciężarówki na drodze. I to zawieszenie jest dosyć twarde, nie jest to oczywiście samochód sportowy, ani trochę. Ale Volvo, moje Volvo waży 1,5 tony. A miatka waży gdzieś w okolicach tony, tak? Bo normalnie miata drugiej generacji ważyła chyba 960 kg. Tej najnowszej generacji, czyli czwartej,
waży 940 kg, a ta właśnie trzeciej generacji jest chyba najbardziej ciężka z tych miatek, bo ona waży 1100-1200 chyba razem z kierowcą. I mając taką wagę, sportowe zawieszenie, które no niestety na dziurach pewnie będzie bardzo odczuwalne, przyzwyczajony do jazdy w wygodnym, mięciutkim i bardzo cichutkim Volvo, wsiadając do takiego samochodu, no pewnie podczuję różnicę, ale jako fan motoryzacji, fan pięknego wyglądu, bądź co bądź, jest to bardzo ładny samochodzik z bardzo takim agresywnym wyglądem. I jest to, nie oszukujmy się, jest to samochód budżetowo sportowy, ale mega pożądany przeze mnie, naprawdę, na obecną chwilę, zwłaszcza, że wiem, że mógłbym sobie na niego pozwolić, mógłbym sobie na niego zapracować i mógłbym, co najważniejsze, go utrzymać. I wiem, że bym często go używał, dlatego że potrzebne mi jest takie jakieś małe, zgrabne, szybkie autko, którym bez problemu gdzieś tam zaparkuję, wsiądę, tak, zrobię zakupki, zapakuję do bagażnika, czy nawet na boczne siedzenie, jeśli będę jechał sobie gdzieś tam sam. Kurde, oczywiście, że tak, chociaż na bocznym siedzeniu będzie sobie Astonek siedział, bo on bardzo lubi, jak się okazuje, jeździć ze mną samochodem. Astonek to jest mój piesek, taki malutki dobermanik, malutki jeszcze dobermanik, bo później już urośnie duży, już jest, kurczę, wielki skubaniec. No, ale zaraziłem się mega tym samochodem i dostaję jakieś takiej gorączki. Moja koleżanka Dominika, jak tylko słyszy Mazda MX-5, to już dostaje gorączki, bo wie, że Lucek będzie napierdzielał już następne 2 godziny bez przerwy o tym samochodzie. I kurde, podjarałem się tak jak tym... Znaczy, wcześniej miałem taką podjarkę Eclipse'em, Mitsubishi Eclipse drugiej generacji, ale... Ten samochód jest już dość stary, znaczy można by było sobie go kupić, nie wiem, ciężko by było dostać jakąś taką w miarę wersję w porządku, jeśli chodzi o jakaś nowa fura, tej jeszcze nie widziałem, to jest chyba, jak ktoś ma z was Forza Hub, to ten samochód był tam jakoś na tej głównej stronie. I on był tam reklamowany, że Forza tam podjęła współpracę z tą marką, czy coś takiego. No. No ale wracając do tematu. Kurde, podjarałem się. Też macie czasami takie podjarki jakimiś samochodami. A to nie chodzi o to, żeby od razu tam Aventador, Lamborghini, Gallardo, tak? Ja chciałbym tak sobie prowadzić moje życie, że chciałbym zacząć od takich samochodów może... które będą pasowały do mojego portfela obecnego. Myślę, że miatkę bez problemu bym sobie utrzymał, kupił. Jeszcze może nie teraz, bo jeszcze muszę sobie więcej kasy oczywiście uskładać, żeby mieć bufor, prawda? Na jakieś tam drobne rzeczy, jeśli coś tam z tym samochodem będzie nie tak, prawda? Ale jest to jak najbardziej auto bardzo spoko, jeśli chodzi o takie nasze polskie warunki. Najprostszy możliwy układ napędowy, zdłużnie ustawiony silnik, napęd na tył. Możemy sobie podriftować. O drifcie to można zapomnieć, to raczej kontrolowane ślizgi bokiem. Ślizgi, ale nie takie drifty, że paliby kapora maksymalnie, tak? Tylko rzeczywiście takie naprawdę ślizgi, no, ślizgi, nie takie super drifty. Fajne auto, naprawdę. I cieszę się, że mogę je przetestować tutaj w Fordzie. Co jeszcze tam przeczytałem o tym samochodzie? Czekajcie, weźmiemy sobie tu wyścig. Anything, spróbujemy, anything. I zaraz sobie zrobimy z tego nie mam ochoty robić z tego samochodu koksa. Ja myślę, znaczy chciałbym przejechać się testowo tym samochodem i chyba nagram taki odcinek, jak właśnie jadę gdzieś testować to auto. Chcielibyście w ogóle, żebym tak pojechał do jakiegoś sprzedawcy i z nim się tam przejechał, popytał o zgodę, czy mogę nagrać, jak testuję sobie to auto używane? Czy nie chcielibyście? W sumie mam ochotę coś takiego zrobić. Tak, jeśli chodzi o rdzewienie, to tutaj zaraz odezwą się właściciele Mazd, szóstek i nie wiadomo kto tam jeszcze, tak jak czytam na tych, w tych komentarzach, no nie, to też mnie tam rozpieprza, że
Na przykład jest artykuł o Mazdzie Miacie z MX, to się nazywa Mazda Miata, tak? MX-5 trzeciej generacji, to jest trzeciej generacji. I tam jest opisany artykuł, jakie są problemy z samochodem, co i jak. I zaraz komentarze tych typowych Januszy, że o, Mazda to rdzewieje, Mazda to to, tamto. I rzeczywiście, może gdzieś tam ta rdza się pojawiać na tej tylnej klapie, gdzie przecieka woda. Jak ktoś tam nie dbał o samochód, ale to tak naprawdę konkretnie. I rzeczywiście, jak gdzieś tam zobaczycie jakąś Mazdę, Mazdę 6, Mazdę jakąś tam trójkę, ktoś jeździ, to rzeczywiście ta rdza jest często spotykana, no nie? Ale przecież nie wszystkie Mazdy są zardzewiałe. Mazdy zardzewiałe to takie, które stały całe życie na zewnątrz gdzieś tam, tak? Przed blokiem i się marnowały, marnował się ich potencjał, a zwłaszcza takiej miatki. Dlatego kupuje się model, o który będzie się dbać. Kupuje się model, który jest już zadbany, który był w miarę garażowany, w miarę możliwości, ale też... No ty dziadu, spadaj mi stąd. Jeszcze dawno tak w ogóle wolno nie jechałem w Fordzie jak teraz. Praktycznie od samego początku gry można kupić sobie jakieś super auto i już grzać w 4 paki. No, ale kupując taki samochód, znaczy jeśli ktoś kupuje taki samochód, to raczej z myślą, żeby nie stał on na zewnątrz i się psuł, tak, żeby rdzewiał. Bo może ta blacha nie jest tak fantastycznie fabrycznie zabezpieczona jak tam inne samochody rodzinne typu Volkswageny albo i tak dalej. Ale o samochód można tak zadbać, że nieważne jaką będzie miał blachę, jak będzie zabezpieczona, można różne zabezpieczenia zrobić. Można oddać do detalingu taki samochód i zrobią ci z niego nówkę dosłownie. Zależy oczywiście jaki warsztat. Więc to odzywają się tam gdzieś tam Janusze, o ja też mam Mazdę. I nie pisze oczywiście jaką, może to jest Mazda, która ma już 20 lat. I tyle rdzy może szok. No. Bo jak Japończyk, to od razu zardzewiały. Taka mentalność jakaś dziwna. Znaczy zgadza się, może ta blacha jest mniej odporna, nie? Ale to nie oznacza, że od razu samochód jest do dupy, że nie da się nim jeździć. Moim zdaniem auto jest dużo bardziej dynamiczne niż takie moje Volvo. Nie jeździłem, ale założę się. Waga, sportowe zawieszenie. Na zakrętach powinna być masakra, jeśli chodzi o porównanie tylnego napędu z przednim. W odczuciu nawet, podejrzewam. Nie ma o czym gadać, po prostu nie ma o czym gadać. Chciałbym przejechać się tym samochodem i na pewno będę ku temu dążył. Nie wiem, czy w tym roku będę kupował, raczej w tym roku nie. Tych Mazd jest naprawdę bardzo dużo, bo jest to bardzo popularny na świecie model samochodu. No nie powiedziałbym, że to jest samochód sportowy. To jest samochód do frajdy, z jazdy. I w miarę tani, tak? Podoba mi się i naprawdę spełniałby moje potrzeby. Jeśli kiedyś by mi się urodziło jakieś dziecko, no to raczej nie byłby to samochód, który by mi się przydał. Ale od tego mam przecież Volvo, prawda? Zapatrzony jestem mocno. I fascynuje się bardzo mocno. Właśnie, muszę sprawdzić, czy jest model Mazdy Miaty, to bym sobie ją poskładał. O! I bym sobie ją postawił, i bym sobie dopisał karteczkę. Ty gnoju, twój cel na następny rok. Musisz mieć Mazdę Miatę. No, coś w tym jest. Ach, te podjarki. No dobra, co my tu jeszcze mamy? To chyba jechaliśmy. Tutaj są okrążenia, to jest bardzo fajny wyścig, pojedziemy sobie to, ale kurde, no macie rację, trochę tutaj trzeba dodać dynamiki do tego samochodu. 160 koni, dwulitrowy silnik, hardtop. Tutaj nie ma jakiegoś fantastycznego wyposażenia typu grzane dupy albo coś. To wszystko jest maksymalnie odciążone, żeby samochód naprawdę przyspieszał, bo no nie oszukujmy się, nie jest, co to jest? Aha, nie jest to auto, które będzie nam zapierdzielać 300 km na godzinę. W wersji 160-konnej auto może maksymalnie jechać... Ile no to może? 215 albo 218 koni mechanicznych. Coś koło tego. Nieco ponad 200... Kurde, koni mechanicznych. Nieco ponad 200 km na godzinę, no.
To tyle co moje Volvo, no. Moje Volvo tyle wycisnęło. Tam chyba 205, 210, coś tak jechało. Jechałem sobie na autostradzie. Także... Myślę, że tyle wystarczy na polskie warunki. Poczytajcie sobie o tym samochodzie. Jest to dobre auto też jako takie pierwsze, jeśli zamierzacie kupić coś bardziej sportowego. Można powiedzieć, że taki nawet jakiś zamiennik dla nowszych Audi A3. Chociaż Audi A3 jest jednak takim bardziej samochodem praktycznym, no nie? No bo niekiedy zdarzy się, że coś większego chcemy sobie przewieźć, a tu się okazuje, że no kurczę, w Mazdzie Miacie to my torebkę z zakupami zmieścimy ledwo. Zgadza się. Więc to też trzeba brać pod uwagę, jeśli tam planujecie jakiś swój pierwszy zakup. A osoby, które już mają samochody, właśnie takie jak ja, czyli takie rodzinne, no myślę, że podzielą moje zdanie, że czegoś im kuźwa brakuje, zgadza się? Zwłaszcza, że my, jako młode osoby, w większości, raczej chcemy czegoś więcej od życia. A na starość, no to będziemy jeździć Passatami i tyle. Ale póki można, odpalmy sobie jakąś taką furkę i ładnie działajmy. No i fajnie, że nie mamy tutaj żadnego wankla w tym samochodzie, kuźwa. Taka, popatrzcie sobie na przykład Mazda RX-8, samochód mega wygląda, zajebisty. Znajdziecie go na rynku wtórnym już od 10 tysięcy z popsutym silnikiem Vanker. Niestety bardzo awaryjny i dużo palący silnik. Fajny, bo tam ma kilka fajnych rzeczywiście zastosowań, ale jeśli chcielibyśmy mieć na polskie warunki takie auto, drogi w utrzymaniu, drogie części, awaryjny silnik, to naprawdę nie jest to, czego oczekujemy. Nie, absolutnie. Klasa S1, Mazda Miata. Myślę, że jak będzie live, stestuję ten samochód i zobaczę, jak się będzie nim jeździć. Zrobimy sobie szybki tuning, dostosowanie. Przyspieszenie. 260 to jest trochę za mało. W tej klasie potrzebujemy... 280 to już jest spoko. No dobrze, zobaczymy, jak tak będzie sobie radzić. Tutaj i tak już to wszystko jest dosyć twarde. Dyferencjał. No i hamulce, a aero tu nie możemy nic zmienić. OK. I co ciekawe, ten samochód też w tym dwulitrowym silniku ponoć ma bardzo fajne brzmienie, takie można powiedzieć, że sportowe. Oczywiście ja wiem, że ktoś tutaj znajdzie się zaraz, to mnie wyśmieje. Lucek, Mazda Miata to nie jest samochód sportowy. Ja się zgadzam z tym. Ale tu chodzi o samochód taki z zacięciem sportowym, który naprawdę da radochę z jazdy. W standardzie mamy sześciobiegową skrzynię. Na autostradzie, jak będę chciał gdzieś tam daleko sobie pojechać, na autostradzie będzie palić gdzieś około 6 litrów benzyny. Także to jest też dość ekonomiczny samochód. Myślę, że naprawy nie będą jakieś super kosztowne. Ach. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Co myślicie o tym aucie? Piszcie oczywiście w komentarzach, a ja jadę na kolejny wyścig. I tutaj mamy coś ciekawego. Proszę bardzo, po drodze. Bardzo spoko. Spróbujemy się teraz tutaj z kimś. Z jakimiś botami. Uwaga. I... Dobrze. Mogliśmy wybrać jakiś japoński market, żeby się z nami ścigał, jakieś Nissany itp., ale dobra, tam na pewno trafimy teraz. Klasa S1 to już się zaczynają takie auta jak Lamborghini. Oczywiście to nie są realne samochody, realne osiągi tego samochodu, no bo tutaj już wszystko praktycznie w nim zmienione i zawieszenie i tam silnik, tak, dyferencjał, układ napędowy, całe wszystko wymienione, tak żeby samochód fantastycznie przyspieszał. I tak nie jest to maksymalny tuning, bo tutaj z tego co widziałem można i V12 salić, chociaż nie wiem gdzie ona wejdzie. V12 to chyba taką od RC samochodziku, prawda? No ale już prędkości są znacznie wyższe. I zobaczmy sobie może z wnętrza auto. O, i tak Lucek jakby sobie widział. Właśnie ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście w tym samochodzie...
to siedzenie by tak pasowało mi, czy ja sobie wolę doregulować wszystko, żeby fantastycznie było, nie? Żeby nie było jakichś tam niedociągnięć. Wolę, żeby wszystko mi w samochodzie pasowało. Ponoć bardzo fajnie się zmienia biegi, bo skrzynia biegów, tak jak na przykład macie w Toyocie Auris, tak? W Toyocie Auris macie tu kierownicę i zaraz obok jest... jeszcze raz. Tu kierownica jest, nie? I zaraz obok jest dźwignia zmiany biegów. To jest mega wygodne, jak ta dźwignia zmiany biegów jest wysoko. Mówię o Toyocie Auris chyba z 2013 roku. I to jest bardzo super. Na przykład w Fordzie Transicie, dobrze mówię? W jakimś samochodzie, którym jeździłem, takim dostawczym, też jest ten drożek zmiany biegów ustawiony wyżej. I wygląda to, no nie oszukujmy się, ciulowo, tak? Do dupy to wygląda, jak się patrzy na kokpit, na zdjęciach, ale jeśli chodzi o komfort jazdy i szybkość zmiany biegów, naprawdę jest mega. Jest to super sprawa. I w Miacie siedzimy nisko, więc ta dźwignia zmiany biegów jest blisko kierownicy i podejrzewam, że te biegi też zmienia się bardzo szybko. Z tego, co oglądałem na jakieś tam recenzje tego auta, to okazuje się, że dźwignia też bardzo szybciutko chodzi. Właściwie to jest takie klik-klik, no nie? Super sprawa. W wersji... Tutaj nie wiem, to jest chyba wersja automat. Tutaj... Nie ma łopatek, bo jest też wersja automat... z automatyczną skrzynią biegów i tam mamy też możliwość zmiany biegów łopatkami, jeśli by ktoś chciał. A tutaj mamy chyba... No nie wiem, ciężko, tu nie mogę spojrzeć, a w Fordzie Viście można by było to zobaczyć, czy to jest... O, to jest wersja manualna, czyli widzieliście, tam laska sobie łapała za drążek, jakkolwiek to zabrzmiało, i zmieniała bieg. Także 6 biegów mamy w Miatce. Te biegi są dosyć krótkie, więc trzeba troszeczkę się namachać, żeby nas zmieniać, ale no i to jest trochę uciążliwe rzeczywiście, zwłaszcza w takim bardziej dynamicznym samochodzie niż moje Volvo. W moim Volvo trzeba się tych biegów na początku nazmieniać. Naprawdę w porównaniu do 5-biegowej skrzyni, 6-biegowa skrzynia na dłuższą metę, jak się jeździ po mieście, to jest taka trochę niewygodna, no. Z jednej strony fajniejsze przyspieszenie, tak, bo... silnik pracuje na tych nominalnych obrotach więcej i nie ma jakiejś takiej wielkiej dziury między tymi biegami, ale z drugiej strony trzeba się trochę namachać tą ręką, zwłaszcza że ten drożek zmiany biegów w moim Volvo jest dość nisko, ale już się przyzwyczaiłem i naprawdę bardzo w porządku się jeździ tym samochodem. Natomiast tutaj w Miacie podejrzewam, że wrażenie z jazdy są niesamowite, no po prostu jeździsz jak jakimś takim gokardem, prawie że. Siedzisz dupą przy samej ziemi i masz twarde zawieszenie na zakrętach, elegancko. I tylny napęd wypycha cię z zakrętów, a w zimie driftujesz pod Tesco. To jest to. Mazda Miata. Obczajcie sobie i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.